Z tych wszystkich ludzi, których znam, którzy osiągnęli najwyższy poziom, czy w materii, czy w swoim rozwoju, swoim własnym rozwoju, czy rozwoju duchowym, wszyscy mieli jedną zasadę. Tą zasadę, którą również opisałam Ci w mojej powieści, czyli i którą powtarzam często na naszych ceremoniach. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Wszyscy ci ludzie realizowali swoje cele i nie mówili o tym całemu światu. Może mieli jedną zaufaną osobę, ale tutaj również może sprawdzić się taka pewna zasada, że najczęściej zdradzają nas ludzie, którzy najwięcej o nas wiedzą i którym najbardziej ufamy. Czyli z tą jedną osobą, czy z tym najlepszym przyjacielem, z tą najlepszą przyjaciółką, też czasami trzeba uważać i czasami lepiej zastosować tą metodę, że mowa jest tylko srebrem, a milczenie złotem. Ci wszyscy ludzie, których ja znam i znałam osobiście, mieli tą zasadę. Widzieliśmy ich wszyscy tylko w momencie, gdy znowu osiągali kolejny cel i cieszyli się tym swoim sukcesem i triumfem. I wiele razy i ja, i wszyscy inni znajomi tych ludzi zastanawiali się, myśmy nawet nie wiedzieli, że ta osoba dąży w tym kierunku. Bo ta osoba po prostu wyznaczała sobie cel swojego serca, a później całą swoją energię wkładała w jego realizację, zamiast trąbić o tym całemu światu i automatycznie kłaść sobie kłody pod nogi. A ci ludzie, ci biedni ludzie, ci ludzie niespełnieni, ci ludzie sfrustrowani zazwyczaj wyznaczają sobie cele, potem opowiadają o tym wszystkim i na tym opowiadaniu się kończy, bo albo skutecznie ich wrogowie zatrzymują, albo sami czują taką presję, nacisk i obowiązek, że nie są w stanie tego celu zrealizować, bo co wysyłają, to wraca do nich. I później pojawia się takie diabelskie koło, bo jeżeli jednego roku ktoś sobie wyznaczył cele, rok się kończy i żaden z tych celów nie został zrealizowany, to nie tylko ma się poczucie, ach, znowu się nie udało, jestem, do niczego się nie nadaję, mnie to się zawsze nie udaje, ale jednocześnie ci ludzie tracą twarz przed wszystkimi swoimi znajomymi. I w kolejnym roku może zdarzyć się tak, że opowiadają o swoich nowych celach noworocznych, a tutaj już się pojawi, a co, znowu startujesz nową dietę? Który to już raz z rzędu? Albo, no nie żartuj, już od 10 lat próbujesz schudnąć. Albo, co, masz znowu cele noworoczne? Kiedy się skończą? W marcu? Albo na takiej zasadzie, to są twoje nowe cele na nowy rok? No wiesz, już w zeszłym roku miałaś podobne, 10 lat temu miałeś podobne. Ja jakoś tak nie mogę w to uwierzyć, że tym razem ci się uda je zrealizować. I widzisz, co się dzieje?